Ostatnie takie wydarzenie w Domu Pomocy Społecznej w Śradzu odbyło się 10 lat temu. Pani Marianna Kurek urodziła się w Łyszkowicach w powiecie łowickim. Miała 9 rodzeństwa. Było nas 10. Ja sierotkowa zostałam. Brudno. Mamusia miała 94 lata. Najstarsza siostra 90, druga 75. Brat 75. Siostra zginęła w Warszawie pod tramwajem. Sama ją wypchnął. Brat w obozie zginął. No i ja, szósta. Siódma miała 92 w Warszawie, na Wiedeńskiej zmarła. Jedna w Łodzi, aleja włókniarzy na 9 piętrze. No i jeszcze dwie. Jedna zmarła, najmłodsza na Zawała. Jedna w miejscu urodzenia Łyszkowice. W czasie powstania warszawskiego przebywała w Warszawie. A później wojna, po wojnie. O, lepiej nie wspominać wojny. Powstanie najgorsze było w Warszawie. Okropne powstanie. Okropne. Rozstrzeliwali ludzi na moich oczach. Takie korobiny. Lepiej nie wspominać. Po wojnie pracowała na kolei. Zaczęłam pracować na kolei. Jako pokojowa. A po kursie, bo byłam przewodnicząca Ligi Kobiet i przyjaźń polsko-radziecka, pojechałam na 2,5 miesiąca na kurs do Warszawy i byłam w kasie, co była taka, nie te kasy wielkie takie, tylko kasa była biuro obsługi podróżnych i specjalna taki pokój był kierownik i pisałam 4,5 roku bilety, a po tym z kolei się zwolniłam i pracowałam w miejskiej pralni na Krakowskiej we Wrocławiu. Byłam przewodniczącą Rady Zakładowej. O, i tak wszystko na kupę razy. Trochę w służbie zdrowia pracowałam. Pani Marianna Kurek, świętująca setne urodziny, została wręcz zasypana życzeniami i kwiatami. Życzenia złożyli jej starosta powiatu sieradzkiego Dariusz Olejnik, wiceprezydent Sieradza Cezary Szydło, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Olejnik oraz przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które poinformowały ją o dodatku do comiesięcznych świadczeń. Jaka jest recepta na to, żeby dożyć 100 lat? Nie pić wódki, nie palić papierosów, nie pić kawy i kwaśnych rzeczy nie jeść. Pani Marianna, choć wiele w życiu przeszła, nie daje tego po sobie poznać. No, pani Marianna tak codziennie to jest kobietą bardzo pogodną, taką życzliwą. Wychodzi sobie, tutaj mieszka, wychodzi sobie na korytarz, tu se stanie, patrzy jak ludzie chodzą w tą czy w tą. No, jest wspaniałą kobietą. Nie jest jakąś taką sprzeczną, czy nie zaczepia nikogo, nie nic, do każdego się uśmiechnie, jest pogodna. Na dzisiejszej uroczystości nie zabrakło tortu, szampana i śpiewu. My również życzymy pani Mariannie kolejnych 100 lat w zdrowiu i zadowoleniu z życia.